Tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca, tym razem 30 czerwca, odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. W Pieszycach sesja absolutoryjna odbyła się w maju, więc ja wyjątkowo w czerwcu mogę już być zadowolona z wykonania roku 2020. To absolutorium otrzymałam również jednogłośnie, dziękując też za współpracę całej Radzie Miasta i wszystkim, którzy się przyczynili do właściwego, dobrego wykonania tego budżetu. A w 2020 roku planując rok 2021, szczególnie w kontekście dużej niewiadomej, jaką przynosi nam pandemia, zaplanowaliśmy ten budżet wyjątkowo inwestycyjnie i na dzisiejszej sesji, co mnie bardzo cieszy, bardzo wiele tych inwestycji będzie miało swoje odzwierciedlenie. W Pieszycach dzieje się inwestycyjnie bardzo dużo, przede wszystkim drogowo, przede wszystkim kanalizacyjnie, również turystycznie i bardzo się cieszę również z tego, że są to priorytety, które w ankiecie przekazali nam mieszkańcy, jako te działania, na które my jako włodarze, jako Rada Miasta, jako zarządzający powinniśmy zwrócić uwagę i czemu powinniśmy poświęcić swoją pracę. A dzisiejsza Rada Miasta to przede wszystkim zwiększone dotacje w budżecie przeznaczone na inwestycje. Dzisiaj w połowie roku możemy powiedzieć, że z tego przysłowiowego miliona, którym gmina dysponuje na inwestycje, mamy w budżecie 1,12 mln. I te miliony przeznaczamy głównie na inwestycje drogowe. To jest droga w miejscowości Kamionki razem z parkingiem turystycznym, który będziemy budować. To jest trzeci etap, bardzo wyczekiwany, trzeci etap modernizacji ulicy Kopernika. To jest również wyczekiwana bardzo modernizacja ulicy Świdnickiej, na którą również otrzymaliśmy dofinansowanie. Wykonaliśmy już modernizację ulicy Hermana, też z parkingiem przy stadionie miejskim. Będziemy rozpoczynać bardzo ważną inwestycję kanalizacyjną. Rozpoczęliśmy od ulicy Rolnej, ale teraz będziemy koncentrować się na osiedlu Górskim w drugim etapie, ale także bardzo ważny dla nas element, czyli kanalizacja w miejscowości Bratoszów. Z drobnych rzeczy, takich cieszących naszych mieszkańców, będziemy doposażać place zabaw i w Kamionkach, i w Bratoszowie, i tutaj ten główny plac zabaw w Pieszycach Centrum. No i oczywiście trudno nie wspomnieć o tych inwestycjach turystycznych, czyli rozstrzygnaliśmy już przetargi, podpisaliśmy umowę zarówno na wykonanie single tracka, jak i na remont wieży na Wielkiej Sowie. Tutaj każdy pytania zadaje dotyczące tego remontu, czy ta technologia będzie zupełnie inna niż te poprzednie, które jak widać nie sprawdziły się. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy wyborowi technologii. Również proces przetargowy, który przeprowadziliśmy, aby wyłonić wykonawcę, służył temu, aby wybrać najlepszą z możliwych dzisiaj dostępnych technologii. No, nie możemy zapominać, że jest to zabytek, obiekt zabytkowy i on powinien być wyremontowany zgodnie ze sztuką i z tym, jaki ma charakter. I taką też technologię wybraliśmy. W przetargu wygrała firma, która zajmuje się renowacją tego typu obiektów zabytkowych, ale też położonych w takich trudnych warunkach. Remont zostanie wykonany w technologii po prostu betonowej. Zostanie położona na wieżę warstwa betonu, czyli nie tak jak wcześniej jakiegoś tynku, steropianu, siatki, tylko zupełnie normalnego betonu o odpowiednich parametrach, który mam nadzieję, a w zasadzie wierzę, że przetrwa dziesiątki lat rzeczywiście w tych trudnych warunkach atmosferycznych. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły sesję Rady Miejskiej w Pieszycach.